Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Siostry i bracia, miesiąc styczeń jest na naszej półkuli północnej tym miesiącem szczególnym, kiedy w całym Kościele, nie tylko zachodnim, ale w całym chrystusowym Kościele modlimy się w sposób szczególny o jedność chrześcijan. Przeżywamy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. To rozpoczniemy jutro. Zawsze od 18 do 25 stycznia odbywają się te właśnie tygodnie modlitw o jedność chrześcijan. Natomiast zawsze tydzień modlitw o jedność chrześcijan poprzedza dzień judaizmu, który przeżywamy właśnie dzisiaj. Jest to symbolika. Symbolika, która ma nam pokazywać, że nasze chrześcijańskie korzenie sięgają właśnie judaizmu. Wywodzimy się jako religia monoteistyczna, religia objawiona, religia, w której wierzymy w istnienie Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego właśnie z judaizmu. Dlatego też w sposób szczególny dzisiaj obejmujemy swoją modlitwą starszych braci w wierze, jak staramy się nazywać naszych współbraci, którzy przyjęli i wyznają wiarę Abrahama. Modląc się, by Pan Bóg dał im łaskę przyjęcia prawdy objawionej. Jeden z biskupów, moich współbraci w biskupstwie, powiedział dzisiaj, że pierwsza schizma, jaką przeżył świat, była właśnie schizmą chrześcijaństwa. Czyli oderwania się chrześcijaństwa od judaizmu. Trudno się do końca zgodzić z tą tezą, jest ona niezwykle ryzykowną, bowiem nieprzyjęcie przez judaizm prawdy o Mesjaszu powoduje, że drogi te rozeszły się. Rozeszły się w sposób trwały i prośmy Pana Boga, aby dał łaskę naszym siostrom i braciom wyznającym judaizm pełnego poznania prawdy objawionej. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w dzisiejszej Eucharystii, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy jako matkę gotową nieustannie nam pomagać. Spraw, abyśmy gorliwie wypraszając jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Pan rzekł do Samuela: dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź. Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Samuel odrzekł: jakże pójdę? Usłyszy o tym Saul i zabije mnie. Pan odpowiedział: weźmiesz ze sobą jałowicę i będziesz mówił: przybywam złożyć ofiarę Panu. Zaprosisz więc Jessego na ucztę ofiarną, a ja wtedy powiem ci, co masz robić. Wtedy namaścisz tego, którego ci wskażę. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Błogosławiony, kto się boi Pana. Błogosławiony,
zbroja do walki, moje palce do bitwy. On mocą i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą. Błogosławiony, kto się boi Pana. Boże, będę Ci śpiewał pieśń nową, grać Ci będę na harfie o 10 strunach. Ty królom dajesz zwycięstwo, Tyś wyzwolił sługę Twego Dawida. Błogosławiony, kto się boi Pana. Alleluja, 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 alleluja. Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. Alleluja, 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 Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę, a śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, stań tu na środku. A do nich powiedział, czy wolno w szabat uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy w koło, po wszystkich, z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka, wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znowu zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciw niemu, w jaki sposób go zgładzić. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. O Matko nieustającej pomocy, z największą ufnością przychodzimy dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczymy na nasze zasługi ani na dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na ranę Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój, umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko nieustającej pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, o współodkupicielko, zaginamy najgoręcej, abyś wyprosiła nam u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragniemy, tak bardzo potrzebujemy. Matko Boża, nieustającej pomocy, módl się za nami. Módl się za nami grzesznymi. Wypraszaj potrzebne łaski Kościołowi Świętemu. Wypraszaj potrzebne łaski pasterzom Kościoła, aby wiernie i z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem każdego dnia nieśli Ewangelię Chrystusową do każdego zakątku świata. Wypraszaj potrzebne łaski naszej wspólnocie Kościoła, katolickiego Kościoła Narodowego, naszym kapłanom, naszym rodzącym się wspólnotom parafialnym, naszym pustelniom, w których gromadzimy się każdego dnia, aby modlić się do Boga w Trójcy Świętej Jedynego za Twoją Matko, za Twoim Matko pośrednictwem. Maryjo, błagamy Cię, byś wypraszała u Ojca Niebieskiego jedność dla całej wspólnoty Kościoła Chrystusowego,
aby siostry i bracia z różnych wspólnot wyznaniowych Kościoła traktowali siebie ze wzajemną miłością, poszanowaniem i zrozumieniem, żeby nie obrażali siebie nawzajem, żeby nie obrażali przy tej okazji również Boga poprzez niezrozumienie, poprzez złą wolę, poprzez grzechy. Maryjo, ofiaruję Ci naszą codzienność, nasze życie, naszą pracę, naszą misję, prosząc, abyś była z nami każdego dnia, abyś przytulała nasze rodziny do swego matczynego serca, abyś wypraszała litość dla tych, którzy już są po drugiej stronie wieczności, aby osiągnęli życie wieczne w szczęśliwości przy Twoim Synu. Maryjo, polecamy Ci chorych, chorych z naszych rodzin, naszych chorych znajomych i przyjaciół, ale również tych, którzy nie potrafią zwrócić się o pomoc do Ciebie, za Twoim pośrednictwem nie potrafią prosić Twego Syna o łaskę zdrowia. Uczyń cud dla tych, którzy o ten cud tak usilnie i tak gorąco prosili w tym mijającym tygodniu. Wysłuchaj wszystkich próśb, które spłynęły za naszym pośrednictwem przed tron Boży. Zanieś te prośby Twemu Synowi i jeżeli są zgodne z wolą Ojca, niechaj się wypełnią. Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielać nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj nam przeto, o najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie prosimy, a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. O Maryjo, usłysz błagania nasze. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy za chorych, abyś ich uzdrowiła. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy za strapionych, abyś ich pocieszała. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy za płaczących, abyś im łzy otarła. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy za sieroty, opuszczonych, wypędzonych, abyś im matką była. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy. Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy. Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy. Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy za grzeszników, abyś im żal i łaskę świętej spowiedzi wyjednała. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy o wysłuchanie wszystkich próśb naszych. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy, o Maryjo, przyjmij nasze dziękczynienie za uzdrowionych z choroby. Dziękujemy Ci, Matko, nieustającej pomocy za pocieszonych w strapieniu. Dziękujemy Ci, Matko, nieustającej pomocy za ocalonych z rozpaczy. Dziękujemy Ci, Matko, nieustającej pomocy za podtrzymanych w zwątpieniu. Dziękujemy Ci, Matko, nieustającej pomocy za wyzwolonych z mocy grzechu. Dziękujemy Ci, Matko, nieustającej pomocy za wysłuchanych w błaganiu. Dziękujemy Ci, Matko, nieustającej pomocy za litość nam okazaną. Dziękujemy Ci, Matko, nieustającej pomocy za miłość Twą macierzyńską. Dziękujemy Ci, Matko, nieustającej pomocy za dobroć Twą niezrównaną. Dziękujemy Ci, Matko, nieustającej pomocy za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone. Dziękujemy Ci, Matko, nieustającej pomocy. O Maryjo, Matko, nieustającej pomocy,
która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz. Z dziecięcą ufnością spieszymy dziś do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielolakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej. Pomagaj nam nieustannie. Wielka Matko Boża, pomagaj nam nieustannie. Matko nasza najlepsza, pomagaj nam nieustannie. Pośredniczko nasza uboga, pomagaj nam nieustannie. Szafarko łask wszelkich, pomagaj nam nieustannie. Matko świętej wytrwałości, pomagaj nam nieustannie. Tronie miłosierdzia Bożego, pomagaj nam nieustannie. Wszechmocy błagająca, pomagaj nam nieustannie. Poręko naszego zbawienia, pomagaj nam nieustannie. Pogromczyni mocy piekielnych, pomagaj nam nieustannie. Kotwico naszej nadziei, pomagaj nam nieustannie. Umocnienie słabych, pomagaj nam nieustannie. Ucieczko uciśnionych, pomagaj nam nieustannie. Żywicielko głodnych, pomagaj nam nieustannie. Opatrzności ubogich, pomagaj nam nieustannie. Cudowna lekarko w chorobach, pomagaj nam nieustannie. Ratunku ginących grzeszników, pomagaj nam nieustannie. Nadzieją zrozpaczonych, pomagaj nam nieustannie. Patronko misji świętych, pomagaj nam nieustannie. Wychowawczyni świętych powołań kapłańskich, pomagaj nam nieustannie. Mistrzyni życia duchowego, pomagaj nam nieustannie. Strażniczko czystości, pomagaj nam nieustannie. Opiekunko rodzin, pomagaj nam nieustannie. Czuła matko sierot, pomagaj nam nieustannie. Zbawienie umierających, pomagaj nam nieustannie. Pani naszych losów, pomagaj nam nieustannie. Przewodniczko pewna do nieba, pomagaj nam nieustannie. Obrono nasza na sądzie, pomagaj nam nieustannie. Wybawicielko z czyśćca, pomagaj nam nieustannie. Tyś naszą ucieczką, o Panie, pomocą w uciskach i smutku. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za matkę nieustannie pomagać nam gotową, dozwól prosimy, abyśmy ustawicznie jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo to dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy ten chleb, który jest owocem ziemi, pracy od Maśla. To Ty go dzisiaj przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie, teraz i na wieki. Przez ten misterium, aby naszą wspólną ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk naszych na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże,
Niech dzięki Twojemu miłosierdziu i przez wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy i Matki Maryi ofiara ta wyjedna nam szczęście i pokój w życiu teraźniejszym i przyszłym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Twoim Słowem, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, aby, gdy wyciągnął ręce swoje na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z papieżem Franciszkiem, wszystkimi biskupami świata, mną Twoim niegodnym i pokornym sługą oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o naszych zmarłych siostrach i braciach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym ojcem Szarbelem, świętym ojcem Pio, świętym Janem Wianejem, naszymi świętymi patronami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się wołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz czasy, w których żyjemy, pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego nieszczęścia, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali światu pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego świętego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim. Przekażmy sobie Chrystusowy znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, oddasz nas spokojnie. Niech przyjęcie Najświętszego Ciała i krwi Twojej, Panie Jezu Chryste, nie ściągnie na nas wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech nas chroni oraz skutecznie leczy nasze dusze i ciała. Oto nasz Pan, Jezus Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni jesteście, których zaprosił na swoją ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało dla Chrystusa niech strzeże na życie wieczne. Amen. Więc i Ty, Maryjo, dziś
oddając cześć Bożej Rodzicielce Maryi, Matce Nieustającej Pomocy, zostaliśmy pochrzepieni zbawiennym sakramentem. Pokornie błagamy Cię, Boże Ojcze, abyśmy w wieczności radowali się owocami odkupienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wszystkie nasze dzisiejsze intencje nowenny polećmy Matce Najświętszej, modląc się jednym dziesiątkiem różańca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michał Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć z opiekła. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będzie.